Dzień dobry Państwu, nazywam się Leszek Siatka, jestem prezesem firmy Pomod. Jesteśmy na terenie naszego zakładu. Między innymi w tej chwili trwa odprawa pojazdu z naszymi wyrobami. Są to wozy asenizacyjne, które jadą do naszych dealerów. Oprócz wozów asenizacyjnych, dla szeroko rozumianych, produkujemy też serię rozsiewaczy do wapna i różnych nawozów. Zanim pojedziemy na próbę polową do rolnika, chciałbym pokazać niektóre z naszych wyrobów. Tak jak wspomniałem, produkujemy rozsiewacze. Są to rozsiewacze o małych i dużych ładownościach, czyli dwutonowe, trzytonowe, czterotonowe, 7, 10, 12 i 16-tonowe, ten, który akurat stoi tutaj za mną. Jest to nowość po prostu, o tym tonażu jeszcze nikt takich dużych rozsiewaczy nie wykonał. Robimy je z różnych materiałów, z blachy czarnej, z nierdzewki i pokrywamy też różnymi powłokami lakierniczymi. W tym miejscu mamy m.in. rozsiewacze o ładowności 10 ton, wykonanych w różnych wersjach. Ten jest na przykład ze stali nierdzewnej, te są wykonane z blachy czarnej. Tam obok jest UPR4, wykonany z przenośnikiem taśmowym. Już generalnie natomiast firma produkuje wszystkie swoje rozsiewacze z przenośnikami łańcuchowymi, które uważamy, że są lepsze. Tak jak już wspomniałem, budujemy wozy asenizacyjne z metalu, ale także i z tworzyw sztucznych. Tu jest przykład beczki o pojemności 18,5 tysiąca litrów ze specjalną ramą, która jest sprzężona z dyszlem regulowanym hydraulicznie, a w ogóle maszyna wyposażona jest w pompę Wangena o bardzo wysokiej wydajności. Mamy przykład maszyny przeznaczonej dla firm komunalnych. Jak widać, technika i sposób wykonania jest tutaj bardzo zaawansowana. Dzień dobry panie Jarku. Witam prezesa. Co słychać? Wiosna się zaczęła, trzeba siać nawozy. Nawozy? Jakie siejemy nawozy? Siarczan magnezu. Siarczan magnezu? I to wszystko będzie w tym roku? Nie. No nie, no później, w marcu będą inne nawozy. Szybka wiosna, przecież to dopiero jeszcze luty jest. No tak, luty, ale wegetacja jak widać ruszyła, pora najwyższa, a azotowych nie możemy siać, bo dopiero 1 marca można. Chciałbym spytać, czy zadowolony jest pan z maszyny firmy Pomod? Jestem zadowolony. Jest pan zadowolony? No, bardzo krótko i treściwie. No jest. Maszyna się sprawdza w ciężkich warunkach, jej widać. Trochę błota jest na niej. Nie jest źle. Wytrzymuje obciążenia. Obciążenia? Ile pan sieje dziennie na przykład nawozów? Koło 200 hektarów. 200 hektarów. A w sezonie? 1000. 1000 hektarów. I nie ma, rozumiem, żadnych awarii i problemów? Nie. Nie ma. Natomiast na jaką szerokość pan sieje? 21-28. 28, a więcej? No nie próbowali, bo nie mamy takiej możliwości, żeby to przetestować. Co nie ma takiej potrzeby, rozumiem. 1000 hektarów. Kiedy pan kupił tę maszynę? 7 lat temu. 7 lat temu, czyli wygląda całkiem. Jeszcze. Wytrzymuje materiał. Nie jest z blachy chińskiej robiony, tylko chyba z polskiej. A jakie nawozy generalnie w ogóle pan się, mógłby pan wymienić? Mącznik, siarczan magnezu, polifoska, wapna, różne typy. I
po plonie, po plonach widać, że rozsiewacz równo sieje? Nie ma pasków. Nie ma pasków. Nie ma różnicy. Czy jest dokładna, można powiedzieć? No jest tak? Dokładność idealna praktycznie. Nie ma co narzekać na jakieś tam inne ustępki, tak? Rozumiem. No, najważniejsze, że maszyna dobra i gospodarz dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję.